Na Puls Dnia zaprasza Sonia Kobylańska-Jóźwik. Jest poniedziałek, 28 września. Dobry wieczór. Zapraszam na podsumowanie wydarzeń dnia. Wojewoda i władze Poznania mogą zwiększyć pojemność szpitala na Szwajcarskiej. Jeśli będzie taka potrzeba, to wojewoda taką decyzję wydaje i w tym tygodniu tą decyzję wyda. Mamy również przygotowaną koncepcję przygotowania czegoś na kształt szpitala polowego. Lekarze mówią o brakach w personelu. I tak w tej chwili pracujemy w bardzo małym zespole. Fatalne wieści z Wielkopolski. Potwierdzono aż 200 nowych przypadków koronawirusa. To najwięcej w kraju. Zaatakował nożem pracownika sklepu w Poznaniu, bo ten zwrócił mu uwagę, że nie ma maseczki. Wielokrotnie ranił napadniętego w nogi tym nożem. Koronawirus atakuje szkoły, urzędy i żłobki. Ostatnia doba to rekordowy przyrost zakażeń w Wielkopolsce. Jak dokładnie wygląda sytuacja w naszym regionie, to wie nasz reporter Mateusz Mankina. Dobry wieczór, Mateuszu. Prosimy o szczegóły. Dobry wieczór. Ta sytuacja, jeżeli chodzi o koronawirusa w Poznaniu, ale także w całej Wielkopolsce, jest coraz gorsza, ponieważ coraz więcej przypadków koronawirusa jest wykrywanych i to właśnie w urzędach, czy w żłobkach, czy w placówkach oświatowych, mówiąc najogólniej. Jeżeli chodzi o urzędy, to chociażby w Poznaniu w starostwie powiatowym wykryto 2 nowe przypadki koronawirusa, ale jak zapewniają urzędnicy, te osoby nie miały bezpośredniego kontaktu z obsługą petentów i klientów starostwa powiatowego. Według informacji Radia Poznań, jeżeli chodzi o żłobki, to w Poznaniu żłobek o nazwie Michałki na osiedlu Czecha i prywatny na ulicy Drwęskiego. Tam także mają być potwierdzone przypadki koronawirusa w tych dwóch placówkach oświatowych w Poznaniu. Jeżeli chodzi o region, to Złotniki, gmina Suchy Las, zamknięte przedszkole. Z kolei nauczycielka chora, zakażona w murowanej goślinie, to szkoła podstawowa numer 2, nauczycielka pierwszej klasy szkoły podstawowej i cała ta klasa jest na nauczaniu w trybie zdalnym. Zakażony nauczyciel jest także w niepublicznej szkole w Tulcach w gminie Kleszczewo, przepraszam, i tam wszystkie klasy od 4 klasy szkoły podstawowej aż do 8 klasy szkoły podstawowej są w trybie zdalnym. Jeżeli chodzi o Poznań, no to mamy nowe szkoły i także nowe przypadki w nowych placówkach oświatowych. To liceum plastyczne, a także zespół szkół łączności, gdzie lekcje nie odbywały się już w tym trybie stacjonarnym, tylko właśnie zdalnym. Jeżeli chodzi o nowe zakażenia, ale już w tych szkołach, o których Państwa informowaliśmy, to takie przypadki także są. Społeczna jedynka na Grunwaldzie, tutaj kolejny uczeń zakażony koronawirusem. Jeżeli chodzi o licea, to trzecie LO, 2 nauczycieli i 1 uczeń dodatkowy, jeżeli chodzi o zakażenia. Liceum imienia Marii Magdaleny, to 4 kolejne osoby zakażone. I szkoła podstawowa numer 17 na osiedlu Chrobrego, tutaj również zakażony kolejny uczeń i potwierdzony przez sanepid. Kuratorium oświaty uspokaja jednak, że te wszystkie placówki oświatowe, w których stwierdzono COVID-19, a także które przeszły na tryb zdalny, to tylko niewielki odsetek. Według danych sanepidów w Poznaniu jest to 10 szkół, które właśnie są w trybie zdalnym i w którym stwierdzono i potwierdzono już koronawirusa. A wszystkie te szczegóły zbierał dla Państwa Mateusz Mankina. Bardzo dziękuję za te relacje. Jeszcze w tym tygodniu może zapaść decyzja o zwiększeniu liczby łóżek w szpitalu przy Szwajcarskiej. W sumie placówka może pomieścić nawet 500 osób, jednak część z nich musiałaby leżeć na korytarzu. O tym, jak aktualnie wygląda sytuacja przy Szwajcarskiej, Emil Górny. Pod względem liczby nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Wielkopolsce był to rekordowy dzień. W sumie testy potwierdziły zakażenie u 200 osób, a te liczby bezpośrednio przekładają się na liczbę zajętych łóżek w szpitalu przy Szwajcarskiej w Poznaniu. Musimy sobie jakoś z bieżącą sytuacją radzić, więc może być trudno. Może być trudno, bo liczba pacjentów w szpitalu przy Szwajcarskiej przekroczyła już 300 osób i wciąż rośnie. Tylko dzisiaj poinformowano o 5 kolejnych osobach, które musiały trafić do szpitala.
W związku z rosnącą liczbą pacjentów rosną także obawy personelu szpitala i coraz częściej pada pytanie, czy wystarczy rąk do pracy. Tym bardziej, że pacjentów może być więcej, kiedy na dobre rozpocznie się także sezon grypowy. Szpitale powiatowe mają rozszerzać tę bazę łóżkową, więc może będzie to dla nas o tyle sytuacja korzystna, że nas odciążą. Tymczasem jeszcze w tym tygodniu może zapaść decyzja o zwiększeniu liczby łóżek w placówce przy Szwajcarskiej. Maksymalnie szpital może pomieścić 500 chorych, jednak to liczba miejsc, która uwzględnia także te na przykład na korytarzu. Jesteśmy w stałym kontakcie. Pani doktor, z którą współpracujemy tutaj, z dyrekcją szpitala, na bieżąco informuje też o sytuacji szpitala. Takie codzienne raporty przekazujemy do ministerstwa i czuwamy nad tym, aby te miejsca były zapewnione. Co ważne, liczba pacjentów się zwiększa, bo do poznańskiego szpitala trafiają także mieszkańcy innych województw. Miasto, jak poinformował dzisiaj prezydent Jacek Jaśkowiak, ma także na wszelki wypadek plan stworzenia szpitala polowego. Jestem przekonany, że współpraca z wojewodą pozwoli nam elastycznie dostosować się do tych zmieniających się warunków. Zabezpieczyliśmy szpital zarówno w odpowiedni sprzęt, jak i też liczbę respiratorów. Tymczasem, jak się okazuje, w szpitalu przy Szwajcarskiej kończy się Remdesivir, środek, który pomaga w leczeniu COVID-19. Jeszcze mamy te kuracje, ale one powoli się kurczą. W najbliższym czasie szpital ma się określić, ile szacunkowo potrzebnych jest kolejnych kuracji właśnie Remdesivirem. Na razie jednak nie wiadomo, czy do szpitala w ogóle uda się sprowadzić kolejne dawki leku. Tymczasem dzisiaj z powodu zakażenia koronawirusem w szpitalu przy Szwajcarskiej zmarły w sumie 4 osoby, w tym 33-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego, który w ostatnim czasie zmagał się z nowotworem i niewydolnością nerek. Emil Górny, Puls Dnia. Zwrócił uwagę kupującemu na brak maseczki, w odwecie został zaatakowany przez niego nożem. Policja zatrzymała nożownika, który napadł na sprzedawcę sklepu spożywczego na Wildzie. Napastnik był wyjątkowo agresywny, a na swoją ofiarę zaczaił się po kilku godzinach od zajścia w sklepie. Sprzedawcę ranił nożem w obydwie nogi. O kulisach tego zatrzymania mówi rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak. Policjanci z Wildy zatrzymali bardzo niebezpiecznego nożownika, a wszystko poszło o niewinną sprzeczkę w niewielkim sklepie podczas zakupów. Sprzedawca zwrócił uwagę pewnemu mężczyźnie, że nie powinien wchodzić na zakupy do tego sklepu bez maseczki. Pomiędzy nimi wywiązała się sprzeczka, finalnie ten klient tej maski nie założył i został ze sklepu wyproszony. Wychodząc, odgrażał się sprzedawcy. Po kilku godzinach okazało się, że ten napastnik po prostu na tego młodego, dwudziestokilkuletniego sprzedawcę czekał. Kiedy on zamknął sklep i szedł w kierunku domu, ten mężczyzna zamaskowany w kominiarce go zaatakował, trzymając w ręku nóż. Wielokrotnie ranił napadniętego w nogi tym nożem. Po napaści uciekł. Policjanci, którzy otrzymali informację o tym zdarzeniu, przejrzeli m.in. nagrania z monitoringów i zdobyli informacje takie, które pozwoliły wytypować tego napastnika i go zatrzymać. On teraz siedzi w areszcie, usłyszał zarzuty za przestępstwo, za które grozi kara więzienia na czas nie krótszy niż 3 lata. Mężczyzna zaatakował siekierą poznańskich ratowników medycznych. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Siekierkach Wielkich pod Poznaniem. Poznańscy ratownicy w sobotę po południu zostali wezwani do mężczyzny z urazem głowy. Kiedy przystąpili do czynności ratunkowych, mężczyzna nieoczekiwanie wyjął z torby siekierę i wymierzył nią w stronę medyków. Jak powiedział nam rzecznik pogotowia ratunkowego w Poznaniu, na szczęście ratownikom medycznym nic się nie stało. Na miejsce wezwano policjantów. Zachowanie mężczyzny wskazywało bowiem również na spore spożycie alkoholu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna najpierw trafił do szpitala, następnie został zatrzymany. A więcej na ten temat na naszym portalu wtk.pl. Zachęcam, by tam zaglądać. Działacze partii Razem złożyli petycję do prezydenta Poznania w związku z pikietami antyaborcyjnymi przed szpitalem ginekologiczno-położniczym przy Polnej. Twierdzą, że zakłócają spokój pacjentek i że dochodzi podczas nich do ekscesów. Dlatego chcą zdecydowanej reakcji policji i władz miasta. Posłuchajmy, czego oczekują od prezydenta i co Jacek Jaśkowiak zamierza w tej sprawie zrobić.
Podjęliśmy decyzję, że pozbieramy od mieszkańców podpisy pod stosowną petycją, złożymy ją zarówno na Komendę Policji Poznań-Jeżyce, co dzisiaj zrobimy, jak i tak jak przed chwilą u prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Liczymy na to, że prezydent miasta Poznania odniesie się do tego, zareagują też jego oczywiście w związku z tym podwładni, aby przenieść te demonstracje, bo to też nie jest tak, że my chcemy tych demonstracji zakazać, ale chcemy, żeby one zostały przeniesione tak, żeby zachować komfort życia mieszkańców i przede wszystkim pacjentek szpitala ginekologiczno-położniczego przy ulicy Polnej. Prezydent miasta nie ma narzędzi, które pozwalałyby takie akcje zablokować i taką aktywność zablokować. Do tego są organy państwa i ja zawsze na różnych polach, czy to podczas rozmów z politykami prawicy, czy też kościoła, zabiegam o to, żeby nie eskalować pewnych emocji. Oglądają Państwo podsumowanie wydarzeń dnia. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Nowy tunel poznańskiego dworca coraz bliżej. Przygotowujemy przejście, które będzie dostosowane, żeby w sposób bezkolizyjny można było przemieszczać się do każdego peronu na tej stacji. Może ona poprawić 10-20%. Najważniejsi politycy PiS-u znowu spotkali się gdzieś w siedzibie partii. Jednocześnie od soboty mamy porozumienie pomiędzy liderami Zjednoczonej Prawicy, ale kompletnie nic nie wiadomo, co się w nim znajduje. Mówi się tylko, że wicepremierem zostanie Jarosław Kaczyński. O nowej politycznej rzeczywistości rozmawiałam dziś z politologiem profesorem Szymonem Osowskim z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Zobaczmy fragment otwartej anteny. Ja myślę, że na tym konflikcie z jednej strony wszyscy wygrali o tyle, że utrzymali koalicję, ale to było raczej pewne, gdyż nikt nie zaryzykowałby w tym czasie wyborów, ale z drugiej strony myślę, że troszeczkę wszyscy przegrali. Pamiętam konferencję Zbigniewa Ziobry, który no jednak widać, że przestraszył się siły Jarosława Kaczyńskiego. Z jednej strony można powiedzieć, że Jarosław Kaczyński kolejny raz pokazał, kto tak naprawdę rozdaje karty, ale z drugiej strony no musiał wejść do tego rządu. Gdyby Jarosław Kaczyński chciał być w rządzie, to by w nim był już dużo wcześniej. Mi się troszeczkę mimo wszystko przypomina analogia do wcześniejszych rządów PiS-u 2006-2007, gdzie Jarosław Kaczyński no musiał wejść do rządu wtedy, co prawda, na stanowisko premiera. Teraz będzie najprawdopodobniej wicepremierem, a jego rola będzie dyscyplinowanie i pilnowanie wewnętrznych sporów pomiędzy koalicjantami, czyli myślę, że to nie jest to, czego jeszcze jakiś czas temu by chciał, myśląc o swojej osobistej pozycji, a co zostało wymuszone no właśnie tym konfliktem pomiędzy koalicjantami. Jadwiga Emilewicz nie jest już wicepremierem i szefem partii Porozumienie w Poznaniu. Co to oznacza dla miasta? O tym rozmawiałam dzisiaj z wiceprezesem ugrupowania w Poznaniu, Jarosławem Puckiem. Zobaczmy fragment rozmowy. Nieco ponad 2 tygodnie temu mieliśmy wybory, czy 3 tygodnie temu. W związku z czym ta decyzja na pewno była dla nas zaskoczeniem i takim smutnym zaskoczeniem. Nie ma się co oszukiwać, że pani premier Jadwiga Emilewicz jest wartością dla naszych struktur, dla Poznania. Natomiast nie zapominajmy, że nadal pozostaje posłem z Poznania i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będzie mogła naszemu miastu pomóc. Pole rażenia szeregowego posła, a wicepremiera i członka rządu jest zupełnie inne. Proszę zwrócić uwagę na to, co Jadwiga Emilewicz przez ten rok dla Poznania zrobiła. A więc jednak, mówiąc kolokwialnie, pieniądze na szpital zespolony, szpital kliniczny się znalazły. To jest 500 mln zł. Nie przypominam sobie takiej drugiej inwestycji w Poznaniu zasilonej takimi środkami z pieniędzy budżetu centralnego. Poprzednia inwestycja to była inwestycja Uniwersytetu. Dwie pieniądze pozyskał Uniwersytet dzięki pani poseł, świętej pamięci poseł i minister Krystynie Łybackiej. Poza tym nie mamy takiej inwestycji. Wiem, że bardzo angażowała się w pracę nad dworcem i te prace też postępują. Jest oczywiście cała masa drobniejszych spraw, które moglibyśmy wymieniać, ale z tego co wiem, pani premier Emilewicz przygotowuje podsumowanie swojego pierwszego roku jako posła z Poznania i tam przedstawi wszystkie te swoje osiągnięcia, a jest ich niemało na pewno. Ma ćwierć kilometra długości, a jego budowa zdaniem PKP ma znacząco skrócić drogę pasażerów poruszających się po poznańskim dworcu głównym. Chodzi o kolejny odcinek tunelu, który powstaje pod nowym peronem przy dworcu autobusowym. Zdaniem społeczników to tylko kropla w morzu potrzeb, bo poznański węzeł kolejowy wymaga gruntownej przebudowy.
Ten tunel ma znacząco skrócić drogę pasażerów z dworca głównego do centrum miasta. Tak uważa zarząd PKP, który dziś uchylił rąbka tajemnicy i pokazał, jak wygląda przejście o długości 250 metrów. Żeby w sposób bezkolizyjny można było przemieszczać się do każdego peronu na tej stacji i do wyjścia na dworcu zachodnim. Liczące ćwierć kilometra przejście to przedłużenie istniejącego tunelu, który prowadzi od dworca zachodniego do galerii handlowej. Nowy odcinek skróci drogę pieszych, którzy idąc do miasta nie będą musieli przechodzić przez centrum handlowe. Funkcjonalność tego tunelu jest tutaj bezsprzeczna, poprawi ona komunikację części zachodniej z częścią wschodnią. Zdaniem członka Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, nowy tunel, którego wyjście zaplanowano nie na dworcu PKS, a w rejonie ulicy Składowej, rozwiązuje tylko niewielką część problemów poznańskiego dworca. Ten tunel w dużej mierze pójdzie pod samym peronem, w takim sensie, że jakby w ciągu jego długości, prawda? Czyli też przez to on jest dłuższy i droższy. Żadnych kontrowersji nie budzi za to kwestia uruchomienia kolejnego peronu. Budowa toru i przystanku przy samej galerii, który roboczo nazywany jest peronem 3A, jest na półmetku. Ten peron to będzie nietypowa konstrukcja i zapewnienie nowej formy komunikacji dla podróżnych. Dodatkowy peron to bez dwóch zdań to jest bardzo potrzebne, bo ta przepustowość jest właściwie jest na skraju. Nowy peron ma być wyposażony w ruchome schody, windę, zadaszenie oraz ławki. Ma być gotowy w 2022 roku. Niewiele dzieje się za to w sprawie przywrócenia funkcjonowania starego gmachu dworca, choć w lutym podpisano list intencyjny w sprawie jego przebudowy. Ustalenia pomiędzy PKP a miastem są cały czas w mocy i jestem przekonany, że nadal będzie to realizowane. Według zapowiedzi rządzących projekt przebudowy dworca ma być gotowy do końca roku. Pierwszych podróżnych miałby przyjąć za 3 lata. Maciej Szefer, Puls Dnia. Ponad 1 000 000 złotych trafi do Klinicznego Szpitala Dziecięcego imienia Karola Jonschera. Wszystko dzięki uczestnikom wirtualnych zawodów. Za każdy kilometr w różnych dyscyplinach Sebastian Kulczyk przekazał złotówkę na cele charytatywne. Do akcji włączyło się ponad 1000 osób, a dzisiaj przekazano czek na rozbudowę szpitala. Już teraz w planach jest kolejna taka akcja. Cieszę się, że jest to kolejna akcja, dzięki której wsparcie otrzymuje szpital Jonschera. Te dzieci, które są dotknięte chorobami onkologicznymi, tym dramatem, który trudno sobie wręcz wyobrazić, tych pieniędzy na ten szpital nigdy nie będzie za dużo. Chciałem powiedzieć, że tak naprawdę moja obecność tutaj jest zupełnie symboliczna, bo ja tylko przekazuję pieniądze. Tak naprawdę bohaterami są tutaj przede wszystkim te osoby, które włączyły się do akcji, ponad 1000 osób. I chciałem z tego miejsca im podziękować, bo bez nich ta akcja pewnie wyglądałaby inaczej. A jeśli możemy łączyć pomaganie i zdrowie zarówno małych pacjentów, jak i zdrowie dorosłych, którzy się w tą akcję włączyli, to myślę, że to jest najpiękniejsze połączenie. Przez 3 miesiące ponad 1300 zawodników, wykonując prawie 50 tysięcy różnych ćwiczeń, wykręciło ponad 1 017 000 kilometrów i te kilometry zostały przez właśnie Sebastiana i Fundację Fenix zamienione na złotówki i za to serdecznie dziękujemy wszystkim naszym zawodnikom. Ja jestem bardzo wdzięczny, bo Szpital Kliniczny imienia Karola Jonschera to nie tylko onkologia, to walka z COVID-em, to kardiochirurgia, kardiologia, jedna z najlepszych w kraju, to szereg różnych specjalności medycznych i generalnie to wsparcie jest dla nas, zwłaszcza w tych trudnych czasach, bardzo ważne. Poniedziałek przywitał nas pięknymi promieniami słońca, później to chmury dominowały na poznańskim niebie. O tym, czy pogoda zaskoczy nas czymś podczas najbliższych godzin, o tym Szymon Kozłowski. Dzisiejszy dzień przyniósł piękne promienie słoneczne o poranku i przed południem. Później napłynęło więcej chmur nad stolicę Wielkopolski. Jak to będzie podczas najbliższych godzin? O tym już teraz. Zaczniemy od najbliższej nocy, podczas której zachmurzenie całkowite będzie razem z nami i bez opadów deszczu. Z tym, że czeka nas chłodna noc, tylko 11 stopni Celsjusza w nocy. 12 stopni o poranku, słońce nieśmiało będzie wyglądać zza chmur,
ale z każdą kolejną godziną coraz więcej przyjaśnień, coraz więcej rozpogodzeń i już bardzo pogodnie do końca wtorku. Maksymalnie 16 stopni Celsjusza, tyle po południu, po 21 15 stopni w Poznaniu. Wiatr powieje słabo z kierunków północno-wschodnich, nie będzie nam przeszkadzać. Czym uraczą nas kolejne jesienne dni? Sprawdźmy. Zaczniemy od środy, która minie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego. Słońce również często będzie do nas wyglądać i maksymalnie 19 stopni Celsjusza. W czwartek słoneczny, piękny dzień z błękitem nieba, który będzie razem z nami właściwie od poranka samego aż do końca dnia. 12 stopni minimalnie, maksymalnie 17. I w piątek znowu chmury będą dominować. Ponownie zachmurzenie duże i całkowite. Ponownie słońce jak na lekarstwo. I takie dni jesienią się zdarzają. 14 stopni Celsjusza, maksymalnie 1002 hektopaskale na barometrach. Zobaczmy jeszcze, czy upały być może powrócą jeszcze właśnie podczas najbliższych dni. Czy jest na to szansa? Spójrzmy. O poranku w piątek 12 stopni, w sobotę 12, w niedzielę do 18 stopni nawet o poranku i w poniedziałek ponownie 13. No, przede wszystkim czeka nas ochłodzenie, bo w piątek tylko 14 stopni maksymalnie, a później coraz cieplej. W sobotę 20, a w niedzielę nawet 23 stopnie w Poznaniu, w poniedziałek 19. Zatem kolejny weekend, ten nadchodzący, przyniesie przyjemne wartości w Poznaniu i warto na to czekać. Więcej informacji mam dla Państwa w dzisiejszych serwisach Meteo, na które bardzo serdecznie zapraszam. To jedno z najważniejszych spotkań branży zajmującej się żywnością. Na targach ruszyła Polagra, podzielona na 3 salony tematyczne dotyczące jedzenia, wyposażenia restauracji, hoteli oraz maszyn do przemysłu spożywczego. Na otwarcie imprezy do Poznania zjechali ministrowie rolnictwa Polski, Czech, Słowacji i Węgier, a także Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii. Tematem była wspólna polityka rolna po 2020 roku. Jest niesamowity, potężny potencjał i chcemy, żeby był również wykorzystywany dla rozwoju całej Unii Europejskiej, wspólnoty europejskiej, którą przecież chcemy wspierać, żeby była liczącym się istotnym elementem stabilizowania świata, żeby również brała udział w tych wszystkich nowych wyzwaniach stawianych przed światem, jakim jest wzrost populacji ludzkiej, potrzeba wyżywienia kolejnych miliardów ludzi, chronienia przed różnymi pandemiami, czego koronawirus jest przykładem, i wielu, wielu innych działań. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom, Czwórce Wyszehradzkiej i wszystkim, którzy zaszczycili Polskę, Poznań swoją obecnością. W podsumowaniu wydarzeń dnia to już wszystkie informacje. W imieniu całego zespołu dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Dobranoc.